Grupa zakończyła drugi kwartał bardzo dobrymi wynikami. Przychody wzrosły i przychody netto ze sprzedaży wyniosły ponad 1 400 000 zł, co jest dla nas bardzo dobrym wynikiem. Zysk netto zarówno jednostki dominującej, jak Kancelarii Prawnej Inkasso, WDS-a, jak i grupy również wzrósł. Wszystkie te wyniki napawają nas dużym optymizmem i potwierdzają realność prognoz finansowych, gdzie przewidujemy wzrost o 10% w roku 2016 zarówno przychodów, jak i zysków. Spółka otworzyła biuro sprzedaży na terenie Ukrainy, prowadzone przez naszego partnera. Poszukujemy tam klientów, zresztą udanie. Mamy już kilku klientów, z niektórymi prowadzimy rozmowy. O tyle jest to ciekawa kwestia, że na Ukrainie znajdujemy firmy, które współpracują z polskimi przedsiębiorstwami i dla których polskie firmy niestety są dłużnikami, a dla nas jest to okazja do zarobku, gdyż pomagamy ukraińskim przedsiębiorcom uzyskać wierzytelność. Instytucjonalne, czyli w formie założonego biura sprzedaży, skupiamy się na Ukrainie, natomiast klientów mamy już również z innych krajów. Jednym z naszych większych klientów jest firma na przykład z Włoch, znana marka produkująca obuwie dla dzieci. Spółka wprowadziła od czerwca, w zasadzie połowy czerwca, usługę, którą nazwaliśmy handlowo Microfactoring WES. Jest to usługa, która jest skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw z sektora B2B tylko i wyłącznie, czyli tylko i wyłącznie interesuje nas tutaj finansowanie faktur między przedsiębiorstwami. Cechą charakterystyczną tej usługi jest to, że udzielamy limitów faktoringowych, limitów kredytowych na poziomie do 50 tysięcy złotych w skali miesiąca, czyli takim bardzo niskim poziomie. Na ten segment rynku nie wchodzą jakby firmy konkurencyjne w stosunku do nas. Jest to swego rodzaju luka, którą staramy się wypełnić z pożytkiem dla siebie i dla naszych klientów. Spółka cały czas przegląda istniejące wierzytelności na rynku B2B i czasami takie wierzytelności kupuje. Też w miesiącu lipcu kupiliśmy wierzytelności od dużej firmy handlującej stalą na noty odsetkowe.